Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Cześć Filipie. Dobry. Zaczynamy kulisy od Cichej 6, bo tu się ma coś też wydarzyć tam za sprawą fan klubu Deutschland. A powiedz mi, jak to wygląda ze strony technicznej? Piłkarze tutaj się spotykają? Nie, tym razem nie. Czyli wszystko już na Śląsku? Oni tak? Jadą prosto do szatni, tam już my jademy z Andrzejkiem i Sebem wcześniej troszkę to przygotować i... No i tam się spotykamy wszyscy na miejscu. Czyli taką zmianę można powiedzieć, że czuć, że są my w Chorzowie u siebie, nie? Dokładnie. Dzień dobry. Piłkarzy filmują, nie kolarzy. Piłkarzy nie kolarzy, no ja. Mecz na Śląskim, a przy Cichej na razie trafia mnóstwo ciekawych postaci. Panie Adrianie. Dzień dobry. Dzisiaj reprezentujesz pan przegląd sportowy, tak? Tak, no od zawsze, od tam już dłuższego czasu praca. Mm-hmm. No i jaki jest plan, skoro się pan tutaj pojawił? Słuchaj, no Ruch, wielki klub wraca na Stadion Śląski, więc chcemy nagrać duży dokument poświęcony klubowi, poświęcony Stadionowi Śląskiemu i temu, co się dzisiaj przez najbliższe miesiące będzie działo z Ruchem, czyli gra na tym pięknym obiekcie. No myślę, że to jest moment, który jest wart większej uwagi. Mhm. No to kiedy się tego materiału można spodziewać? Bo rozumiem, coś to będzie obszerniejszego, tak? Tak, no planujemy zrobić kilkunastominutowy dokument. Myślę, że możemy zaprosić, powiem jeszcze bezpiecznie, bo to wiadomo, wszystko zależy, wiesz, najlepiej od kwestii montażowych. Kaj są kulisy, nie? Ale dokładnie, ale myślę, że kwestia końcówki przyszłego tygodnia. No, myślę, no to może kulisy będą przed tym, więc tutaj ładnie zapowiemy, żeby tak, wyczekiwali kibice na to. Także mam nadzieję, że będzie fajny, duży materiał, bo myślę, że Ruch na to zasługuje. Witamy was serdecznie tutaj już w naszym domu. Jocie kręca, ty, ale to są poważne kwoty. No, to są poważne kwoty, poważny klub, poważne kwoty, nie? Także, no co, przyszliśmy w końcu, mieliśmy trochę czasu, to wiadomo, przyjdziemy z przedstawicielami tutaj i wręczymy ten czek, nie? Nigdy nie było czasu, żak, wszyscy zalatani. Dobry, prezesie, jak ty wygląda? Cześć. To taka skromna kwota, nie? Tutaj wielkie podziękowania Zerdank, Phil, ale FTD. No mieliśmy okazję być również, tak jak w Anglii, tak zarówno w FC Deutschland, Gościna, wszędzie na tym samym najwyższym poziomie. Topowo jest w każdym naszym kraju, który nas wspiera, ale jeszcze brakuje kulis jeszcze z tego. Teraz te zaległości, ale muszę go usprawiedliwić, bo synek już nie śpi po nocach, bo serio teraz roboty tej bieżączki codziennej jest dużo, ale obiecał mi, że to nastąpi i to... Niebawem i w bardzo krótkim odstępie czasowym, nie takim jakbyśmy byli w tam odwiedzi. Także Deutschlandy piszą Kajsą kulisy z FCD, a Anglicy piszą Kajsą kulisy z FC. A pozostali piszą w ogóle Kajsą kulisy. Który się nie odbył. Tutaj wiesz, dostałeś jeszcze od chłopaków z Kutna. Powiedzieli, robisz super robota. Kurczę, Michał z Rydy zawsze śpiewał tak Kutną, łowić męczyca. No i gadają coś do ciebie, żebyś miał coś fajnego. No to pozdrawiamy cały fan klub Kutno-Widzewski. No. Dziękuję bardzo. To może na mecz przyjaźni oblecasz tak, i... Tak, tak. No będzie takie natężenie tych meczów przyjaźni, nie? Bo to będą trzy. Znaczy na pewno łącznie będą trzy. No, w sumie trzy. Kutno, czyli nie ciąć. Kut, Katno. Oby my ten dzień skończyli z równie dobrym humorem, jak go zaczynamy, nie? Znaczy co, no... Gromy na nowym obiekcie, można powiedzieć, dla nas, tak jest, więc będzie to nowy bodziec, miejmy nadzieję pozytywny. To pokazuje też tę drogę naszą od tej trzeciej ligi, z jakich stadionów startowaliśmy teraz, na jaki będziemy grać i fajnie, że u siebie. Wiadomo, że będziemy cały czas czekać na nasz dom już tutaj nowy, na C6, ale będziemy teraz naprawdę w rewelacyjnych warunkach mogli te 4 lata rozgrywać, także myślę, że wszyscy się super pokażą dzisiaj i wejdziemy na jakąś zwycięską ścieżkę w końcu i będziemy się piąć w górę tabeli. Elegancko. Dobra, jademy na Śląski. Łukasz, praca w re. Praca w re?
ponad 3 godziny do meczu i jesteśmy coraz bliżej finiszu, ale... zmęczenie. Widziałem twoje, byliśmy w kontakcie takie tu w nocy, żeby przetestować te pokazy laserowe. Do około 3 na stadionie, dzisiaj od rana, także walczymy, żeby to wszystko wyglądało idealnie, jak przyjdą kibice i ruch. No. Także miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli za nic przepraszać, że jednak ten, ale też prosimy o wyrozumiałość, że no jest to przeogromne. Jest to 10 razy większe odległość, żeby dojść z jednej strony na stadion, na stadionu, na drugą jest taka, jak od Asceta mniej więcej do Katowic, czyli bardzo daleko. Łukasz, ja cię nie zatrzymuję, bo będziemy mieli jeszcze okazję pogadać, jak się troszkę uspokoi, miejmy nadzieję. Zajmonie, mam chyba idealny kadr. Z tego, co widziałem na planach, to właśnie tam, gdzie ta ereczka się już wyłania, widzę flagowisko, jakie chyba się szykuje, tak? Tak jest. Tam zostanie umieszczony największy sektor rodzinny w kraju w historii? Myślę, że tak. To już można powiedzieć, to nie są buńczurki tak, słowa. Myślę, że tak. Bo ja to muszę dobrze policzyć, ale jeżeli ja dobrze liczę, no to na początku dostaliśmy te 2,5 sektorka i ono się dosyć szybko sprzedało, no bo w Gliwicach mieliśmy 2000, a te 2,5 sektora to jest 2500. I poszerzyliśmy to o kolejne 2,5 sektora do 38. Ale ja myślę, że tutaj będzie bardzo dużo dzieci w ogóle dzisiaj na stadionie, na innych sektorach też. I co mogę powiedzieć? Na pewno ukłony naprawdę, kawał roboty tam wykonują i wykonują nadal. Wykonywali wiele dni przed meczem moi wolontariusze, ja ich nazywam moi wolontariusze, ale to jest oczywiście tam 10 osób, musiałbym z imienia wymienić, a nie... Nie chcę nikogo pominąć. Kawał roboty. Będą w ogóle dwie oprawy na meczu na sektorze rodzinnym. W 15 minucie, w 45 minucie na wyjście piłkarzy na drugą połowę. Jestem dumny. Jestem dumny, a jeszcze będę bardziej dumny na nowym stadionie, nie? Na pewno się trzeba się cieszyć tym, że wracamy do Chorzowa, no bo miejsce ruchu jest w Chorzowie, no nie ma się co oszukiwać. Ale jeszcze bardziej się będziemy cieszyli, jak będziemy to robili rzeczywiście, jak będziemy u siebie w domu, nie? No bo każdy powinien mieć tu swój dom. Ja już to mówiłem właśnie niedawno temu w wywiadzie jednym, że nawet jeżeli jesteś w najpiękniejszym hotelu, to dalej jest tylko hotel i wracasz do swojego łóżka, gdzie się czujesz najlepiej, tak? Więc no, czekamy na ten nowy stadion Przycichy i mam nadzieję naprawdę, że wszyscy doprowadzimy do tego, że ten stadion powstanie, niezależnie od tego, co nas dzieli, powinien nas łączyć ruch i nowy stadion. Sto lat, niech żyje nam. Siemanko, przyjrzałem się z tobą. Bielu, 100 lat w ruchu. Tego prezes Siemianowski zawsze życzy. Dziękuję. I obych ci też tego życzył. Śląsk z Wrocław już dojechał? Tak, znaczy na razie tylko obsługa. Obsługa. I co, jak te szatnie Stadionu Śląskiego? Fajne? Wszystko w porządku, tylko takie labirynty, że ciężko trafić. No pan na Cichej miał okazję jeszcze być tutaj za czasów trzeciej ligowej? Tak, ja byłem z drugim zespołem byliśmy wtedy, jak zremisowaliśmy 1-1, co idzie nam z 3-90. Dużo ekstraklasowiczów zawita do nas tutaj dzisiaj? No, kto tam się tak zapowiada? Jest na pewno Dankowski i Szczepan, czyli ci, którzy jeszcze w tym sezonie grali, no i są ci młodzi zawodnicy, którzy gdzieś tam epizody do tej pory. Poprawa, Wiech, Kucharczyk. Się paradoksalnie idzie, gdzie? A na tym stadionie to byłem wiele razy jako kibic, ale to już dawne czasy. Chociaż po remoncie też byłem na dwóch meczach. Przeżycie jest niesamowite. No to jest strefa VIP przez duże V. No, naprawdę. Karla, ty tu na czele, rozumiem, tak? Nie, ja na końcu. Ja zamykam tu. Nie, ale to też liczba tutaj osób pokazuje skalę wydarzenia, tak? I że mamy dużo tych VIP-ów jednak dzisiaj, nie? Oczywiście. No i kibiców też mamy, nie? Wydarzenie niesamowite. Paulina, dzisiaj listy, rozumiem, długie. Bardzo długie. Jesteście jakoś, podzieliłyście się tak, jakoś? Jesteśmy podzielone. Do ciebie wszyscy na A, tak? Do mnie i do dziewczyn tutaj, które są ze mną w teamie. Wszyscy do Luż, loże. A, loże. Tak. Dobra, jest za loże. A tutaj wy za co odpowiadacie dalej? Też za loże. I rozumiem, Magę, ty też za loże, tak? Nie. My na strefy Gold VIP. A, Gold VIP. Czyli catering. Aha. Masz wszystko opanowane, nauczyła się tego na pamięć, żeby tu nie czytać, nie szukać na liście? No powiem ci, że może być ciężko, ponieważ nazwisk jest bardzo dużo. Chciałaś użyć innego słowa? Tak, ale... Zawsze to jest strefa VIP, nie wolno tak. Tak, poza tym mogą oglądać te dzieci. Tak, dokładnie. Dobrze dziewczyny, ja wam wszystkim życzę tutaj powodzenia. Tu debiutantkom powodzenia. Debiutantkom życzę powodzenia. No widzę tu kilka nowych twarzy, no. Kiedy jest ten pokaz laserów? Ten pokaz laserów jest przed meczem, przed waszym wyjściem. Takim już. Aha. To będzie tylko 10-15 minut. Czyli zobaczymy to na kulisach.
dopiero. No, możecie tam uchylić się trochę, wiesz, jak z szatni, nie? No ja. No, tu już widać, że laser się kalibruje, bo właśnie te takie siateczki tu właśnie to jest. Pozdrawiamy tutaj naszego Silesia Lasers. Nadszedł ten dzień, też wyjątkowy w historii tego klubu. Trzeba się do tego jakby przyzwyczaić, no bo trochę tutaj czasu, myślę, spędzimy no. I kilka meczów tutaj zostanie rozegranych przez nas, ale myślę, że ten pierwszy będzie zawsze pamiętany długo i będzie wyjątkowy, więc myślę, że tutaj duże szczęście dla tych chłopaków, którzy będą mieli okazję czy wyjść pierwszym, czy w ogóle zagrać dzisiaj, bo na pewno jest to mecz, który przejdzie do historii, tak jak te poprzednie mecze, które tutaj były rozgrywane. Może nie są to wielkie derby Śląska i to będzie i każdy kolejny mecz gdzieś będzie traktowany właśnie w ten sposób, ale no ten pierwszy jest zawsze wyjątkowy, zawsze inny i myślę najważniejszy do tego, żeby się wszystko rozhulało i żeby tych ludzi na tym stadionie zatrzymać i jeszcze może przyciągnąć większą ilość tych kibiców. No właśnie, liczba kibiców. 28 koła to już na pewno pęknie, bo to już wiemy w tym momencie, że jest tam 27,600 chyba było. Szczerze powiem, nie spodziewałem się tylu. Patrząc na po pierwsze miejsce w tabeli, to ma zawsze znaczenie. Sektor gości, że niestety nie udało się go przygotować na ten właśnie dzień, na dzisiaj, żeby był dopiero od wiosny, będą tutaj goście przyjmowani. No i 28 koła ludzi, no na mecz Ruchu, kurczę. Też pamiętam, że w tamtym tygodniu jeszcze przed meczem z Widzewem rozmawialiśmy w szatni i też się zastanawialiśmy, mówiliśmy 15-20 tysięcy, jak dobrze zagramy z Widzewem, to może 20 parę, to by był sukces, a tu się okazuje, że jak zwykle nie doceniamy potencjału i możliwości, więc no, trzeba się tylko cieszyć, bo na pewno zgromadzić w Ekstraklasie tylu kibiców, jeszcze tak jak wspomniałeś, no, zespół, który nie przoduje, nie rozpieszcza tymi wynikami, no to myślę, że to jest sztuka i jest to mecz wielkiej wagi dla wszystkich, jak widać. Szczepek, chciałbyś tu strzelić? Chciałbym. No. Na pewno nie, nie? Chciałbym bardzo, no. Ty umiesz... Też właśnie pamiętam pierwszą bramkę Piotra Cilonga chyba tutaj właśnie w derbach z Górnikiem. Ograł Magierę, pokazuje się tej świetna po prawej stronie. Nykiel, fantastyczna piłka od Wojciecha Grzyba. Nykiel! Nowacki! Gol! 1-0! Piotr Cilong! W 20 minucie Ruch obejmuje prowadzenie wielki w derbach Śląska. Pojechał tam z saltem. Wiem, że ty też masz takie umiejętności. No. Ja ci tego życzę, żebyś... To jak strzela, to zrobię. No tak, wyżak, bez kontuzji, na spokojnie. Nie? Spoko. Jak strzela, to zrobię, ale na bramka na prowadzenie. Nie wiem, czy wiesz, przed meczem jest piękna uroczystość, bo Daniel ma wspaniałe lata za sobą gry w Śląsku Wrocław i tutaj ma być szpaler przygotowany przez prezesa Śląska. Oczywiście wtedy nie był prezesem, ale doceniają kurs tutaj, tak, i przygodę. Tak. Wiem, że bardzo często rozmawiają o Danielu, wspominają jego lata gry i bramki, jakie strzelał przy Oporowskiej, jeszcze wtedy Oporowskiej, a później już na nowym stadionie, także miła uroczystość. Jose czasami przypominał ten filmik, jak się tam przywitał w Śląsku Wrocław, jak cię zmuszali do mówienia. Mówienia, ładnie. Witam panowie, mamy dwie postacie, które pamiętają bardzo dobrze. Jedna postać i kolega postaci. To jaka jest ta postać? My się tak chcieli postać lekko, nie? No patrzą jak na to, na ten efekt tego, co się działo i na boisku, i organizacyjnie, mogę ich tam się. Pamiętam tam, bo ta trybunka akurat jest ta, która się powiedzmy względnie zachowała, nie? Bo to była ta góra, no to stamtąd. No widziałeś te 3-2 słynne. No, słynne. Bardzo ważnym dla nas, dla naszej społeczności meczu. To był jeden z najpiękniejszych wieczorów w moim życiu, naprawdę, bo to wróciliśmy z niebytu i od razu z takim przytupem Bielu, wszystkiego niebieskiego. Dziękuję. Ja tutaj, nie w ośrodku nacjonalskim, tylko w Skansenie, duży namiot taki otworzyłem, 200-metrowy ponad, i tam miałem mnóstwo gości. Nie powiem, co tam się działo i o której skończyliśmy, bo to jeszcze było śmiesznie i robiliśmy konkurs.
Można by kilka filmów nagrać o tym dniu, nie? 8 marca, tak? 8 marca to był? Drugi marca. 28 marca, tak. Gdzie tam, gdzie kopalnie i huty, kiedy 28 luty? Pamiętam, bo miałem zaszczyt montować zapowiedź. To były drugie derby. Drugie, bo był ten fajny teledysk taki długi, nie? Że... Kopalnie i huty, kiedy? 28 luty, po co? Dla drużyny ukochanej, wielkie derby Śląska, wiesz co jest grane. Myśmy w Turcji pamiętam, byli na obozie i cały czas słuchaliśmy tego, bo pierwszy mecz po przyjeździe z Turcji, to miało być właśnie derby te drugie z Górnikiem, nie? Przegrane 1-0. No ale to jednak mimo wszystko nie to samo co pierwsze. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie, ale jestem przekonany, że tak jak zawsze damy radę i naprawdę niebieska ekipa, no to jest niewiarygodne, że naprawdę potrafimy takie rzeczy robić. Wielkie gratulacje i wielkie podziękowania dla wszystkich. Mnóstwo zapowiedzi, moim zdaniem, no chyba nie wiem, czy w historii mieliśmy tyle. Ty sam wiesz, bo wiesz ile spałeś przez ostatnie dwa tygodnie. Czy nawet dalej. No ale efekt jest taki, że dzisiaj no te 30, ja mówiłem 28. No. To wszystkie te małe cegiełeczki, co zrobili kibice, tak? No bo tu kibice, zaangażowanie kibiców też bezprecedensowe, no to co zrobili to... Fankluby. No. Z Myszkowa prawie 500 osób wiem, że jedzie z każdego fanklubu, więc naprawdę jest takie niebieskie pospolite ruszenie. No Marek, albo niebieskie kibiców ruszenie. Kilka dni temu przy 22 tysiącach na liczniku, co ja tak stawiałem taki wynik ogólny, powiedziałeś mi 28. No to tak sobie na ciebie spojrzałem. No jasne, będzie 28. A tu jest, proszę, to mamy kilka stówek i już będzie 28, faktycznie, nie? No nie, raz tak rozmawialiśmy. Przed widzami też, jak mówiłem, komplet, to trochę to było crazy, no. Z drugiej strony, czy kogoś to jeszcze dziwi w przypadku tego klubu? Niesamowite wyzwania logistyczne, wyobrażam sobie, ile tu trzeba było w pracy w to włożyć, ale na wyzwanie na miarę tego klubu, więc umówmy się, że podejrzewam, że mnóstwo ludzi wcale tak tego nie postrzega jako... Coś nie do zrobienia, tylko po prostu to zrobiliśmy i tyle, no. Wiadomo, że na boisku fajnie było zrobić to, co do nas należy i do zawodników, ale mimo wszystko wielkie brawa dla wszystkich, którzy byli w to zaangażowani. Natomiast ja nie jestem absolutnie zaskoczony żadnymi cyframi związanymi z tym meczem, także... Fryna Entertainment. Ja zawsze będę wspierał drużynę. Trochę prywaty, no. A nic z tego. Wyobrażałeś sobie kiedykolwiek w życiu swoim, że na Stadionie Śląskim będziesz rapować kawałek na żywo? Znaczy mówmy się, głównym bohaterem jest tutaj Ruchoszów, nie? Bez dwóch zdań, ale dla mnie mega, mega doświadczenie, mega zaszczyt, mega się cieszę, także mega spoko. Nie no, ja się śmieję, nie? Tak między nami też gadając, to sobie wytniesz, no kurde, Guns N' Roses, wiesz, Dawid Podsiadło, nie? I Fryna Entertainment, Meskito. Także spoko, no. Teledysk tutaj warto przypomnieć, nie mamy miesiąc minął od publikacji, czy nie cały nawet? Jakoś krótko przed derbami. Derby były po 16. No to minął. Ponad 100 koła wyświetleń. Leci, nie? 100 koła wyświetleń. No to ja myślę, że to jest taki jeden, liczbowo to będzie jeden z topowych kawałków Ruchu. Jak nie kiedyś po paru latach. Może jakiś klasyczek. Nagrasz coś tam jeszcze? Zdecydowanie. Na pewno. Może się dogodą coś z chłopcami tam jeszcze, co robili to już kiedyś, nie? Jakoś sektorowo sekta. No jasne, pozdrawiamy z tej strony sektorowej sekty. Legendarna sektorowo sekta chłopców. Także jakoś kolaboracja. No zrobimy coś na pewno. Tam widział w komentarzach, że też chcą, żeby jakieś mobilizacyjne kawałki do szatni robił chłopakom, ale zobaczymy jak to będzie wszystko. No witam Państwa bardzo serdecznie, Silesia Lasers, tak? Tak to się czyta? Lasers, Lasers, zależy jak kto lubi. No jesteście autorami między innymi tego tutaj pokaziku, który mieli już kibice okazję obejrzeć w klipie. Tak jest, część. A dzisiaj będzie taka razy 10 taka wersja. Tak, jak to już gdzieś tam komentowałem kilkukrotnie, dzisiaj przedstawimy coś, czego Ekstraklasa jeszcze nie widziała, także mamy nadzieję, że warunki pogodowe dopiszą i damy czadu. Na wszystko wskazuje na to, że dopiszą właśnie, nie? Tak, jakby no wszystko wskazuje właśnie na to, że będzie tak jak chcemy, także no ostatnie minuty, ostatnie godziny zostały. No bo co na pokaz się składa, powiedzcie, bo wiem, że tu wy macie te dymiarki, ja właśnie tak jak przyszedłeś, szczerze mówiąc, z tą dymiarką, ja tak się śmiałem, mówię, a co ty chcesz tym zadymić? A to jest tak konkretne, dymy, że powiem wam szczerze, że Ekstraklasa może pomyśleć, że to jakaś pira się pali, nie? Zgadza się, dlatego wszyscy, którzy powinni być, zostali poinformowani o tym, co tu zamierzamy odpalić. Oczywiście, żeby nasze lasery były widoczne odpowiednio w przestrzeni, no to potrzebujemy delikatnie zadymić stadion, no a że jakby kubatura przestrzeni jest ogromna, no to musieliśmy poważny sprzęt tutaj sprowadzić. Także mamy wytwórnicę dymu, hejzery, 10 laserów, 2 z korony, 8 sztuk z płyty głównej, wszystko skierowane w kierunku trybuny zachodniej, także no
spektakl naprawdę jedyny w swoim rodzaju. Mam nadzieję, że przypadnie kibicom do gustu. Ja jeszcze tylko chciałbym dodać, że próby nocne wyszły na DR przepięknie, także mam nadzieję, że dzisiejszy pokaz na żywo będzie naprawdę ekstra i zapamięta każdego. Oby to był ten dzień, no. Bo wszystko fajnie, no po co ten mecz często tak ktoś goda, nie? No, pamiętam, gdzie to powiedziałem publicznie, jak żeśmy przyjechali na Chojnicę chyba. Fajny dzień, taki słoneczny. Wspaniała tu informacja, że 30 tysięcy. Tak. Ważne, żeby to utrzymać, bo wiadomo, że ludzie są spragnieni nawet z samej chęci zobaczenia stadionu i tak dalej. Część ludzi jest, ale wiadomo, że można robić wszystko, akcje marketingowe, można nie wiadomo co wyprawiać, a i tak najważniejszym będzie to, żeby grać i żeby ta gra była taka. Ciężko już powiedzieć, żeby spełnić oczekiwania kibiców, bo tego chyba się nie da nigdy, ale żeby przynajmniej utrzymywać tą frekwencję, także to musi być celem. FC Kapos pozdrawią! Dawać łapki do góry! Siemano, Asteto! Ja tu chciałem ci przedstawić, bo moja małżonka. Pierwszy raz nasz pilot właśnie... i w takich okolicznościach, że ja wziął opie cudno. Właśnie, ja bym chciał w tym momencie powiedzieć, żeby się odezwali kibice, którzy wzięli swojej rodziny pierwszy raz na szpilu, które są pierwszy raz na szpilu. No jestem pierwszy raz. Moja kochana małżonka. Co pani myśli? Czego pani oczekuje? Rewelacja. No. A jeszcze pani nie weszła na stadion? No właśnie. Już byłam raz, ale generalnie czego oczekuję, no wiadomo, nie? Super widowisko. No przede wszystkim wygranej, nie? No muszą wygrać. A czemu pani jest pierwszy raz na meczu? Generalnie teraz. Czemu taka się... To z miłości do mnie i do tego klubu. Kino Ruch. Pozdrawiam wszystkich. Pierwszy raz i możemy zobaczyć kulisy od tego wszystkiego do z tej strony, a z tej strony. To jest ten pan, co oglądamy wszystkie kulisy. Oglądacie? Młody też ogląda? Wszystkie. Pierwszy raz na meczu jesteśmy dzięki kulisom. Jesteście pierwszy raz na meczu? Tak jest. A skąd jesteście? Z Kent. Niebieskie Kent. Czyli miasto katolika. Tak jest. Także dzisiaj zwycięstwo. No i pozdrawiamy księdza, który był w Kent. Marcinka Pompera, tak jest. Jest w Bielsku niedaleko. No, także... Pozdrawiamy. Udanego meczu. Wzajemnie. Miło poznać. Wszystkiego dobrego. Już teraz co sezon. Życzę ci szybkiego i łatwego montażu tych kulisów. Łatwego ja, ale nie szybkiego, bo często po przegranych meczach te kulisy są krótsze, a ja bym chciał dzisiaj takie długie zrobić. Ja, no przynajmniej z godzina musi być. Przynajmniej godzina. Życzmy sobie, żeby to... Po robocie przy Łaża oglądom do obiadku, do kawusi, idealne. Tarnowskie Góry znowu tutaj. Nie mogą. Byliście w Gliwicach, byliście za tym ruchem, wszędzie poza Chorzowem? Wszędzie i będziemy jeździć dalej, nie? Mamy nadzieję, że dzisiaj się przełamią, bo jak się przełamią, to już wszystkie mecze wygrane, nie? No właśnie, a namówiliście kogoś w ogóle nowego na mecz? Tak, z naszego osiedla z Bytomia, bo my na Witorze mieszkamy. Przyjechał właśnie, nie wiem czy mogę mówić, nie? Ale Alanek w zasadzie nakłonił swojego kolegę i kolega przyjechał dzisiaj z tatą i z kolegą. Tak? I tata i kolega od Alanka też pierwszy raz będą na meczu? Oboje tak, wszyscy? Pierwszy tak? Raz. Tak, no, pierwszy raz. To ciekawe, oby nie ostatni, nie? A co, jak zachęcałeś kolegę, żeby wybrać się na ruch? Co mówiłeś? Mówiłem, że jadę na mecz. Mówiłeś, że jedziesz na mecz. I on no co? I był zazdrosny i chciał ze mną jechać. Taką zazdrość uwielbiamy, że oczywiście. Od zazdrości do realizacji tutaj. I teraz nikt nikomu nie musi zazdrościć, każdy jest spełniony. Dziękujemy, trzymamy kciuki. Co, jak odbiór? Pierwsze wrażenie na to wszystko? Fogia Gioblos to jest po prostu niemożliwe. Trochę się łezka aż wkręci wokół, nie? Jak zajście... Co ty robisz? Hopie, wiesz co ty robisz, to ja już wszystkie zasoby łez wylął, to już nie ma. Ale nie, jest szok. Po prostu jak się wchodzi, jest po prostu obłęd. I tyle tysięcy ludzi. Domyślą się, że w tych piłkarzach też pewnie coś tam z tyłu głowy jest. Tyle tysięcy ludzi jak wylezą, byleby naszym głowy nie pękły, nie? Ale cała rodzinka, cała familia. Pozdrowienia dla rodzinki, dla wszystkich rodzin, które dzisiaj są i przyłazić na mecze ruchu.
Dzień dobry, witam serdecznie. Co tu tak wesoło? Co wesoło? Wesoło ma być po meczu. To prawda. Prezesa zawsze jest wesoło, nie? Poznaliście już humor naszego prezesa? Poznaliśmy, nie, no jest wyśmienity. Sprawdzamy też humor Kasola, też jest całkiem. Kasol też jest dobry, Kasol to jest dobry gagatek, no. I co panowie, fajnie się spotkać na stadionie. Kurde, naprawdę powiem ci, że wjechałem tu jak na Ligę Mistrzów. Bo absolutnie robi to kolosalne wrażenie. Byłem raz na nowym już śląskim na meczu reprezentacji. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało w wydaniu ligowym, bo myślę, że atmosfera będzie dużo lepsza, bo na reprezentacji to jednak zawsze jest nieco spokojniej na trybunach. No tym bardziej właśnie, że o tej atmosferze na reprezentacji się też dużo mówi w ostatnim czasie, tak? Tak, będzie inny na rynku, na pewno tutaj będzie bulgotało w tym kotle czarownic na pewno. No tak, ja komentowałem na cichej mecze i tam było super, w Gliwicach też ruchu, ale tutaj jestem pierwszy raz jako komentator, więc dla mnie to też jest fajne wyzwanie i nawet gadaliśmy z Polkosiem, że czujemy taką adrenalinkę jak właśnie przed jakąś Ligą Mistrzów, tam gdzie duży stadion, gdzie jedziesz trochę w nieznane i tutaj też ta droga, tu skręciliśmy jakieś monumenty, tu pole marsowe, zobaczyć co, gdzie z boku, fajna atmosferka i liczymy, że meczyk będzie też trzymał poziom. No właśnie, no właśnie, żeby gospodarze się mogli trochę pocieszyć, bo jednak to jest rozpędzony Śląsk Wrocław, no nie odpuszcza, nie odpuszcza, no. Zdecydowanie, ale ja byłem na meczu zwycięskim Ruch Chorzów w tym sezonie z LKS-em, więc może no, to jest w ogóle... No, ja też! Jest bardzo dobra murawa, kibiców też trochę przyjdzie. No tym kibicom już chyba należy podziękować za tą liczbę i za to, jak mimo, no trzeba sobie uczciwie powiedzieć, to miejsce w tabeli nie jest wymarzone. Wiadomo, nikt cudów nie oczekiwał, ale no nie jest takie, żeby tu przyszło 30 tysięcy, a tu proszę. Zobaczymy, ile się uzbiera finalnie, czekałem na tą informację, no ale myślę, że ważniejszy jest inny wynik. Ten tutaj na boisku i wiemy, że przyjeżdża ta drużyna Szczuba i trzeba się spiąć, żeby coś im wyłuskać. Właśnie tam za tobą właśnie klip wyświetlany marki BetClick, który z panią Renią, nie wiem czy widziałeś. Oczywiście, że widziałem. Oczywiście. Pani Renia wzór aktorka, co? Nie, no pierwsza klasa. Pani Renia widać, że multitasking tutaj pełną parą. I tutaj szacunek dla marki BetClick, że sami wynaleźli panią Renię, sami gdzieś tam chcieli, żeby to była pani Renia, więc szacunek dla marki, że tak żyją tym klubem. Mega fajna inicjatywa, no, trzeba przyznać. Dzień dobry panie trenerze. Niedawno mieliśmy okazję się widzieć na cichej, a tu proszę. Widziałeś chyba pierwszy mecz to ten masz, nie? Ustaliliśmy wszystko na tym spotkaniu. U Sylwestra Stalony było wszystko. No, i co trenerze, też jakieś wydarzenie dla trenera, tak ze drużyną tutaj zagrać mecz? Oczywiście. Kocioł czarownic, historia polskiej piłki. No i teraz co tu się wydarzy na boisku, nie? Rozpędziliście się, kurczę. Zobaczymy, czas pokaże. Piękna murawa. Oby piłka chodziła, trenerze. Jak wrażenia pierwsze tutaj? Znakomite. Znakomite. Jak historii. No czuć. Teraz tylko dorównać, żeby na boisku były takie fajerwerki. Może nie w tę stronę, jak to było ostatnio. Aby 3 punkty do Wrocławia były. No nie, Marcin. Czekamy na rozpoczęcie. No to będzie piłkarskie święto. Ja to byłem na meczu, co Polska przegrała 1-2. Kuszczak wtedy bronił, puścił taką bramkę od bramkarza. Z jednej na drugą, tak? To? Nie, to byłem na tym meczu. Kurde, nie pamiętam, tata mnie wtedy zabrał na mecz. Kurde, Maola, to nie wiem czy... To... Nie wiem, z 10 lat coś takiego. Coś koło tego, już nie pamiętam, ale pamiętam. No, też historyczny mecz. No. Pamiętam właśnie, zawsze mówię, kurde, byłem na tym meczu. Akurat taka... I to jest takie właśnie potem nieuczciwe, bo jak ktoś się tak interesuje piłką, to tego Kuszczaka tylko z tego zapamięta, no to przecież dobry bramkarz jest, nie? Ja miałem bardzo dobrym bramkarzem, jak zobaczysz sobie gdzie grał, ile grał, no to mało, wielu bramkarzy by chciało mieć taką karierę, nie? Mieliśmy jeszcze Szczepan wtedy dzisiaj bramkę. Szczepan? No, wtedy dla nas, jak graliśmy na cichej. Ja Szczepan? No, on wtedy grał u nas i strzelił na 1-0 i wy wyrównaliście na 1-1. No ważne, to tak. Ja nie tam tego. Chciałem zapytać, gdzie jest Przemek Bargiel? Czy przyjechał z nami? Przyjechał, pewnie zaraz przyjdzie. No pewnie go tam rozchwytują, nie? Pewnie tak. Właśnie, bo wtedy on z pierwszego zespołu pojechał z drugim i strzelił na 1-0. Na bramkę tam, gdzie jest zegar. A wyszło z rogu. Kurczę, dobra pamięć, bo to... Ale w sumie to nie było tak dawno, no bo ta historia ruchu jest no taka dynamiczna, tak, że to no, kurczę to... Ile to było? 4 lata temu? Przed pandemią, bo potem... zakończyli sezon. I ten remis dał nam wtedy awans. Niesamowite, fajnie to powspominać, no i fajnie się spotkać znowu tutaj na najwyższym poziomie. Przemek Bargiel też grał u nas, czyli też wasz zawodnik i niewychowanek, więc to jest to. No są kulisy, historia zapisana na naszym kanale, można sobie poprzypominać. Dokładnie tak, ale wrażenie robi, nie?
Nakło Śląskie KS Ruch. Nakło Śląskie KS Ruch, dokładnie. Znacie liczba nokła dzisiaj? Wiele może być z nokła dzisiaj ludzi. No nie wiem, myślę, że koło setki będzie dostał. Koło setki, ja się kręcę, no to pozdrawiamy całej... Pozdrawiam całe nokło. Dokładnie, dokładnie, całe Tarnowskie Góry, bo my dokładnie Szczybnica, KS Ruch, coraz więcej nos tam jeździ. Dzisiaj cała rodzinka, jeszcze nadjeżdżają, ale myślę, że będzie dobra frekwencja z naszego powiatu. No, mam nadzieję, że po meczu będzie jeszcze lepiej. 3 punkty dopisymy, przewidujemy 2-0, tak skromnie. Najważniejsze 3 punkty i pnąć się w górę tabeli. Aseto, ja od początku, my są tak, my z żoną z Szymanowice, tu jest Chorzów. Matory! Od początku jak jeżdża teraz na Ekstraklasa typu ja jeden wynik, 3-1 do ruchu, 2 szczepek i liczę, że dzisiaj się to spełni. My specjalnie z urodzin dzisiaj przyszli tu. Zawsze są z ruchem, Aseto. Zawsze z ruchem. To zawsze dajcie z ruchem. Ja! Stadion dzisiaj musi Pierunie odlecieć. Stadion, ale ci powiem, to aż czuć serce jak to bije, jak właśnie na taki stadion, a nie taki mały w Gliwicach. Nie, to czuć to, i na ruch. Czuć! I na ruch, Asetu! I na ruch! I na ruch! Strefa Betklika, jocie kręca. Jaki sam fajny speaker go do po śląsku, Betklik. Musimy gadać po naszemu, nie ma innej opcji. Są my na Śląsku! Są my na Stadionie Śląskim! Gromy Fuzba! No to powiedz, no co tu na tej strefie Betklika kibice mogą... Bo to jest pierwszy na atrakcji, co tu? O, dzieje się fest. Zobaczymy, Kery samo najmocniejsze kopnięcie na całym Górnym Śląsku. Kery ma najlepszą technika użytkowo. Kery najwyżej skoko i Kery ma najlepszy refleks. Szukamy następców Gerarda Cieśnika. Teraz w temacie. To ja powiem tak, bo w tych kulisach głównych pokazujemy tutaj no troszkę, ale zostaną stworzone dla Betklika. Na kanale Betklika się pojawią kulisy. Tak będziecie mogli obejrzeć jeszcze więcej z tej strefy, więc zachęcamy do oglądania. Tak jest. I subskrybujcie. Nie zasubskrybował, to jest najwyższy czas, żeby nadrobić zaległość. Bądźcie z nami. Tu się czuje historię, nie? To jak się bierze ten mikrofon i słyszysz, tak naprawdę jak nie masz odsłuchu, to tu nie słyszysz co gadasz, to dopiero usłyszysz za parę sekund. Ale no mam nadzieję, że dzisiaj dam rada. Jest trochę stresu, ale ino ruch i mam nadzieję, że niebiescy wygrają dzisiaj ten mecz i to będzie takie otwarcie tego stadionu tutaj powrotu do Chorzowa i też tak można powiedzieć początek drogi w górę tabeli, no bo tego chyba wszyscy sobie życzymy, bo organizacyjnie i jeśli chodzi o oprawa, to jest wszystko zapięte na ostatni guzik, brakuje tego drobnego elementu sportowego, ale myślę, że to dzisiaj nastąpi i porwie te prawie 30 tysięcy kibiców, a my tutaj z Fryną zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby tych kibiców jeszcze dodatkowo tam jakoś zmobilizować i dopingować. O, ktoś tu chce być w kulisach, ja? Kto być? Pierwszy mecz. Kto to? Żona, dziewczyna? Dziewczyna jest. Dopiero jeszcze dziewczyna. To trzeba się kiedyś oświadczyć na ruchu. Jak zrobią mistrza. Jak zrobią mistrza. Już jeden taki jest, co powiedział, że się ożeni, jak zrobią mistrza. To jest tak drugi. To co, pierwszy meczyk, tak? Tak, dokładnie. Długo musiał namawiać partner? Nie, w sumie to nie. Sprawnie poszło. A skąd jesteście? Boronowa. Pozdrawiamy całe Boronów. Boronów tylko od Tarnowskich Gór? No. Co wy gadacie? Niebieski powiat lublinieński. Dziewczynka. A pierwszy raz jesteś? Nie. Byłaś już? Tak. I podobało ci się wcześniej? Tak. Dlatego tu wróciłaś? Tak. A Derek jest fajny? Ja mam wszystkie kulisy. Kibicujcie głośno. Wygramy naszych rodziców. I wygramy. Babcie, ciocie i wszyscy. Wygramy! Wygramy! Pozdrawiamy, że dobrze wychowali dzieci. Dobrze wychowują. Z ruchem sercu. Bawcie się dobrze dzisiaj. To jest dopiero historia, tak? Od małego na całego. No i co, panie Marcinie?
Nadszedł ten dzień, o którym tyle tygodni, tyle dni wstecz się mówiło, pracowało, działało. Widać też na twarzy, tutaj jeszcze żyły wychodzą, nie? Na twarzach wszystkich zresztą widać podobny. No wszystkim na pewno poprzez twoje kulisy chciałem podziękować. Wszystkim pracownikom i wolontariuszom, oczywiście kibicom, ale wszystkim tym, którzy dołożyli cegiełkę do tego, żeby ten dzień dzisiaj tak wyglądał. Jak się skończy, no to nie wie nikt. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie żadnych fuck-upów z tej strony organizacyjnej, bo to jest dla nas bardzo, bardzo ważne, żeby nie tylko na ten jeden mecz było około 30 tysięcy kibiców, ale żeby ci ludzie wracali i to jest takie nasze wyzwanie największe. Wiadomo, że nastroje, jeśli chodzi o sport, mamy podłe póki co, ale wierzę w tych chłopaków, że ten stadion to będzie taki dodatkowy bodziec i jesteśmy w stanie wygrać z rozpędzonym Śląskiem. Taka nagroda dla nas wszystkich, myślę. Dla wszystkich, dla kibiców przede wszystkim, ale też dla nas ludzi w klubie, którzy pracują na co dzień. Rozmawiałem z Szymonem przed meczem, że gdybyśmy 4 lata temu powiedzieli, że tak to będzie wyglądać, to pewnie popukalibyśmy się po głowach, ale dzisiaj 30 tysięcy naszych kibiców, tylko bez kibiców gości. Oczywiście szkoda, że nie będzie tych gości. No właśnie chciałem od razu zaznaczyć, że znacie nas i wiecie, że sami jesteśmy kibicami i wyznajemy tą zasadę piłka nożna dla kibiców. Proszę mi wierzyć, że zrobiliśmy wszystko, co można było, żeby kibice Śląska się tu pojawili, ale pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Stadion Śląski, władze Stadionu Śląskiego tak samo. Wszyscy tego chcieliśmy, natomiast no, to są sprawy infrastrukturalne i po prostu trzeba poczekać do końca roku, żeby ten sektor tam się zapełnił. 4,5 tysiąca około gości będzie mogło nas odwiedzać, więc mam nadzieję, że od nowej rundy to już naprawdę będzie super widowisko z kibicami gospodarzy i gości. No bo sektor gości, rozumiem, będzie umiejscowiony na cała ta góra, więc około 4,5 tysiąca osób. No nie wiem jeszcze, nie umiem sobie na ten moment wyobrazić, jak ten stadion będzie wyglądał, jak się zapełni ludźmi. Także no, czekam też na tą godzinę 20, na ten pokaz laserów, na to wszystko, co przygotowaliśmy. Mam nadzieję, że to się wam spodoba. Dawajcie znać na skrzynkę mailową, przychodźcie do klubu, jeśli coś nie zagrało, dokładnie. W komentarzach pod kulisami dawajcie znać, co nie zagrało. Przechodziliśmy teraz przez wszystkie bramy, wychodzi na to, że jest ok, zobaczymy, jak ten rytm puszczania, czy to jest szybko, czy to nie jest szybko. Musimy się nauczyć tego stadionu, 1-2 mecze potrzebujemy na pewno, żeby to wszystko udrożnić, a później będzie już tylko lepiej. Musi za tym wszystkim iść wynik sportowy, wierzymy, że to się stanie i robimy wszystko do tego. Niesamowicie, jakie emocje, jak to się zbliża wszystko, nie? Zacierz jest straszny. Ten stadion robi, wiesz, a jeszcze zanim oświecili światło, to puścili tego dymu i się zrobiła taka atmosfera, wiesz, ja ci wyślę zdjęcie, mam normalnie kocioł czarownic, nie? Jest piękne, piękne. Miałem okazję się zjechać na podnośniku Mateko. O proszę, pozdrawiamy swoją drogą firmę Mateko. Tak, pozdrawiamy. Bardzo dziękuję za to, że mogłem się wybrać na 18 metrów nad poziom Murawy. Tak jak mi gadali, żeby Bogasa wciągnąć kiedyś w Aksanach, nie? Na Śląskim były takie pomysły. Myślę, że to jest możliwe. Kto chce, żeby Bogasa kiedyś przed chwilą wciągnąć, żeby tam zrobił Bogas show? Łapka do góry i komuś... Hashtag Bogas. Hashtag Bogas. Na razie. Strasznie jestem zadowolony. Tak duma człowieka rozpiera, nie? No nie, no jest pięknie. No przede wszystkim kibice. Jestem kibicem. Pamiętam Bronisława Bulę, Marksa, Maszczyka. Teraz widzę, że tutaj młodzież jest. No coś kapitalnego. Gratuluję, ale martwię się jednym, że na Cichym nie zobaczę stadionu. Nie, nie. No to my nigdy o Cichym nie zapominamy. Nie zapominamy, że nie. Jestem kibic za ruchem i za tym, co było. Pozdrawiam. Musisz strzelić bramkę. Jak strzeli to makarę. A jaką makarę? Czerwoną kartkę. Od kogo? Od niego. Tylko dwie bramki, musisz coś strzelić. No musi, też mu kibicujemy, więc miejmy nadzieję, że do dzisiaj się zdanie. Dobry, ja pozdrawiam mojego ulubionego zawodnika z ruchu, czyli Patryka Sikorę. Ty jest taka fanka Sikory, a tu? Tak. No, a ja cały UKS Wika i Annę Żurek i Amandę Mazur. A z ruchu nikogo żadnego piłkarza nie pozdrawiam? Kasper Michalski. No. Michalskiego lubisz? Tak, lubię. A on ma dziołcha. Znalazłam jego słuchawki. Tak? AirPodsy. No proszę, a gdzie znalazłaś? Na Amelungu. I się z nim umówiłam. Stracił na Amelungu, ja? I przyjechał na mój mecz, bo ja gram w Flogger. I na mój mecz przyjechał. Pozdrawiam bardzo serdecznie. No to pozdrawiamy. Kurczę, to fajne przygody. No tak. Oby jeszcze lepsze były tutaj związane ze stadionem. Tak, tak, będą. Tak, będziemy. Do widzenia.
Witam serdecznie. Witamy pięknie. Czy pierwszy raz przed kamerą naszą? Przed kamerą pierwszy raz, ale śledzimy na okrągło wszystkie kulisy. Pięknie, no to mi, bardzo mi to jest miło. Radio M. Radio M. Pozdrawiam. Pozdrawiamy serdecznie. Cały czas nawijam w radiu, aż mnie chyba zwolnią z tego radia, bo co audycja to ruch HKS. Za ruch za HKS można zrobić. Siebie. No to bardzo dziękujemy, że o tym ruchu tutaj, bo to też pewnie dołożyło swoją cegiełkę, że może mamy tu tak. Dzisiaj frekwencję, no, której byśmy się nie spodziewali. Nie, jest fajnie. Najlepsze kulisy w Polsce. Każdy niech ogląda. I ustawi łapki w górę i komentarze. Tak jest. Dzień dobry panowie, widzimy się ponownie, nie mogło was takie wydarzenie ominąć, nie? Historia. Dokładnie. Danek Wrażyń, kogo zabrałeś dzisiaj ze sobą? No, to jest jeden z oficjalnych fotografów Wisły Kraków. Na Instagramie Bunio Podłoga Sport Fotografii. Czekajcie, teraz będzie...
Łukasz, co? Jak się ta patrzy na tą ścianę, jak się wychodziło, powiem ci, no łezka, ja nie żartuję w tym. Powiem ci szczerze, przeszedłem się na drugą stronę i dla mnie to był najbardziej wzruszający moment dzisiejszego dnia. Po to pracujemy, żeby to tak właśnie wyglądało. Kibice Ruchu są najlepsi. Środek KKN-u macie jeden z najbardziej rozwiniętych w Polsce, prawda? Pierwszy i największy. Przy czym teraz w tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na KKN Jagiellonii. Wielki szacunek, szczególnie dla Jagiellonii. Macie wszędzie od za***a daleko i jest was wszędzie od za***a dużo. No KKN Ruch Orzów też się zaczyna rozwijać. Na razie zbierają na busa, który musi być specjalnie wyposażony, więc ja, kibic WKS-u Śląsk, apeluję do kibiców Ruchu Chorzów, wykażcie swoją empatię dla tych ludzi, żeby mogli jeździć na te mecze tak jak my. Muszą mieć do tego specjalnie przystosowanego busa. Bardzo dziękuję za te słowa. Co będzie? Będzie! Jeszcze nie mieli okazji go dać, co? No, jeszcze mnie nie pogodoli. W sensie na Facebooku mi pogodoli, ale tak to nie. Wyjaśnij mi, z kim tu mamy do czynienia. Gdzie ty na co dzień przebywasz? Na co dzień przebywam w Chorzowie już, ale też sporo przebywał w Afryce, że niebieska siła tam po prostu rozpowszechnią na każdym kroku, żeby my też w Afryce Wschodniej mieli swoje kibiców. Jak tam FC Afryka? Dobrze? Dajemy radę cały czas. Oby tak jak dzisiaj. No ty miałeś kiedyś okazję w ogóle komentować mecz w Canal Plus, była taka akcja, nie? Czy w Orange Sport jeszcze? W Orange Sport i w Viaplay miałem okazję, tak, więc zobaczymy, co teraz będzie, bo Puchar Narodów Afryki znowu styczeń, luty, tak więc pewnie się usłyszymy. Dzisiaj to no piękna chwila, nie? Nie spodziewał, że się do czegoś takiego dożyjemy. No oby chłopcy tyle raz dali radę na boisko, aby mu 3 punkty dzisiaj mieli z tego. Z jakimś szalikiem, bo on chyba swoja historia ma o tym szaliku. Ma swoja historia, to jest szalik, mam tak od wieku 18 lat. On przeszedł już fajne mecze. Czyli majstra w przeciwieństwie do mnie przeżył. No i to nie jednego. Fajnie mieć takie właśnie tutaj talizmany. To albo... jest historia, to jest, nie wiem, świętość moja. Niebiesko oczywiście. Zasady są proste. Zasady są proste, trzeba wygrywać, bo Betkin sponsoruje świetne nagrody. Na freebety o wartości 500 zł, także zapraszamy na mecz Ruchu, zapraszamy do udziału w zabawach i w tym, co organizują. Betclic jest sponsorem meczu, bardzo nam pomaga we wszystkim. Nie wiem, czy można mówić o Betclicu sponsor, bo to jest bardziej nasz partner, który doskonale rozumie nasze potrzeby. My to niesamowicie doceniamy. No i razem tworzymy strategię wizerunkową i Ruchu, i Betclic. Ale
Panowie, gdzie to będzie można było oglądać, co tutaj... Wszystko, wszystko i wyłącznie tylko na Instagramie BetClick, także... BetClick. No ale tutaj mamy do czynienia z influencerem, wyjaśnijmy szerszej publiczności. Z kim mamy do czynienia? Do czynienia z Alvinem, dużo nagrywam FIFA, bardzo lubię piłkę nożną i po prostu lubię oglądać meczyki, bardzo miło mi, że mogę tutaj być. No i... Czy pierwszy raz na ruchu? Na ruchu pierwszy raz. To ile subskrypcji masz na swój kanał? 332 tysiące. Kurczę, no to Ruch TV troszkę brakuje, także w tym miejscu zachęćmy do subskrybowania Ruch TV. Oczywiście, zapraszam serdecznie. Bardzo piękna atmosferka, nowy stadion. Powrót. Ale powrót, więc zapraszam serdecznie. To dobrze u ciebie, czy kontuzja? Ale skąd twoje dobre kontakty z trenerem Magierą, powiedz mi? No z wszystkimi dobre kontakty, pamiętaj. Ja ci już kiedyś powiedział, ja już ci kiedyś padał, mnie wszyscy znają. Nie no, trenera miałem w Legii i w drugiej drużynie i wtedy jak z ruchu przechodziłem do Legii, to też trener wtedy mnie ściągał do pierwszej drużyny, więc same pozytywne wspomnienia. Ale jednak oby dzisiaj trener Magiera nie miał pozytywnych wspomnień ze Stadionu Śląskiego, nie? Trzeba zrobić wszystko, żeby tak... A jak to oceniasz w ogóle teraz sportowo, pierwsza połowa? No na pewno nie jest mu łatwo, nie? Kreować sytuacji, no nic. Śląsk nie jest przypadkowy lider, coś, nie? Ja tak bardzo wyrachowanie zagrali, bo i początek strzelili nam ze stałego i końcówce do szatni, jak to się godo, nam trafili, więc no nic. No trzeba zrobić wszystko, żeby to wyciągnąć, nie? Na Stadionie Śląskim, no. Widzisz, udało się. No, brawo, brawo. Salta się prawie nie zrobił, bo nie było na... No, wynik tego nie sprzyjał do tego takiego skokania, że tak powiem, ale no i tak, super. No, trzeba się cieszyć. Dawaj. Śląsk w formie, tak. Śląsk zatrzymany. Ma
Marzyło się zwycięstwo. Marzyło się, no. Było blisko. Z drugiej strony, jak dwa razy przegrywasz. Wiadomo, co Śląsk potrafi zrobić. Pokazali jakość, szczególnie przy tej drugiej bramce. Fakt, że to nasz błąd taki... Jeden taki, myślę, moment, gdzie taktycznie żeśmy nie zrobili tego, co sobie gdzieś tam założyliśmy i już zostaliśmy pokarani, no ale za tą determinację... Szacun. Będzie lepiej, będzie dobrze. Dzisiaj wydaje mi się, że nie. Stworzyliśmy swoje sytuacje, mieliśmy momentami przewagę, zwłaszcza w tej drugiej połowie. I wydaje mi się, że ten remis jest zasłużony i nie byliśmy dzisiaj zespołem gorszym w żadnym wypadku. Może poza początkiem pierwszej i drugiej połowy, gdzie trochę nas sparaliżowało, ale generalnie można być zadowolonym z zaangażowania, z tego, w jaki sposób ten mecz był wywalczony, wybiegany. Tym bardziej trzeba się cieszyć, że potrafiliśmy stawić czoła liderowi, który nie jest na czele tabeli przez przypadek, to trzeba na pewno powiedzieć. A dla nas ten punkt, no, mimo wszystko jest budujący i trzeba z optymizmem patrzeć w przyszłość. No i trenera Grzyba ulubiona piosenka, nie? Moja ulubiona piosenka, tak jest. Zaśpiewam ją, ale dopiero wtedy, jak wygramy. Wnioski są proste. Nie możemy tracić takich bramek i... Jak ta pierwsza? A druga jeszcze gorsza. Teraz kolejusz, nie? Z kolejusz, no. Zresztą, no. Na lewi pokazujemy, że możemy skakać. No, właśnie o to chodzi. Tam nawet z tym, że tak powiem, z Pogonią Szczecin, z którą przegraliśmy 3-0, też mieliśmy swoje sytuacje, nawet może więcej niż oni, także musimy zacząć grać na zero z tyłu i będzie dobrze. Będzie bardzo dobrze. Widzę długo po spotkaniu jeszcze, tu emocje buzują. No, niestety, no. No ale szacun za walkę, no bo tego... No. A tego nam nigdy nie może braknąć. Umiejętności nam może braknąć, ale tego na pewno nam nie braknie i chcieliśmy dzisiaj kibicom, rodzinom, samym sobie dać zwycięstwo. Nie udało się. Także czekamy dalej na to zwycięstwo i cóż, no walczymy dalej, ale cieszy, że był charakter, że ta drużyna była. Piękna oprawa meczu, dziękujemy również kibicom. 29 tysięcy ludzi, no wyobraź sobie to. No, piękna sprawa, dlatego duży szacunek, podziękowania od całej drużyny. Przy młynie też chcieliśmy wspólnie podziękować kibicom, krzyknęliśmy i o to chodzi, bo tylko razem damy radę coś zrobić tak naprawdę. Jak tam wrażenia po meczu? Jesteśmy bezpośrednio? My jakby przyjeżdżamy, to Ruch nie przegrywa, przeważnie wygrywa. No dzisiaj remis, ale z taką drużyną jak Śląsk Wrocław, to myślę, można być zadowolonym. Dramaturgia, świetny doping, trochę zimno, ale myślę, że nie można było narzekać, bo meczyk no, naprawdę ciekawy. Także zapraszamy serdecznie na... Tak, na pewno wielkie... W ogóle są punkty bardzo potrzebne. Wielkie derby Śląska na pewno się tutaj melduje. No to do zobaczenia. Siemanko. People who ride with ya, get it live, who can paint that picture? Ain't no way we losing inches, climbing fences, get bruised up, got stitches, bring them back to their senses. Know how the game go, checks and payrolls remain the same, no forecast, Eli, baby, time out, ride out, you can let them hate me.